Ho, 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 ho! Witajcie, dzieci! Co mówimy? Cześć! Dzień dobry! Witam was wszystkie! Cześć! A czy wy wiecie, kim ja jestem? Świętym Mikołajem! Pięknie zgadłyście! Przyjechałem tu do was, drogie dzieci, z dalekiej Laponii, z dalekiego bieguna północnego, z odległej krainy, gdzie rosną potężne zielone choinki i lasy, w których biegają dzikie zwierzęta, jak na przykład renifery, gdzie ciągle pada śnieg, gdzie ciągle jest zimno i gdzie cały czas na niebie widać zorzę polarną. Dobrze, mam za sobą bardzo daleką drogę z dalekiej północy. Ale czy wy wiecie, po co ja tu dzisiaj przybyłem? Nie. Przybyłem, żeby was czymś obdarować, żeby dać wam małe upominki, które sam wyprodukowałem w swojej fabryce prezentów na dalekiej północy. By dzieci takie jak wy mogły się nimi cieszyć, mogły się nimi nabawić. Dobrze, to teraz tak, kto z was jest chętny, by jako pierwszy podejść, przedstawić mi się? Chodź, chłopcze, podejdź do mnie. Jak tobie na imię? Timura. Timura? Tymon. Musisz mówić trochę głośniej, chłopcze, wiesz? Ale wiesz jeszcze, co trzeba zrobić, żeby dostać prezent? Coś trzeba dać od siebie. Musisz mi odpowiedzieć na moje pytanie, wiesz? A więc, chłopczyku, odpowiedz mi, jakiego koloru jest śnieg? Białego. Białego? Tak, dokładnie. Zasłużyłeś na coś. Proszę cię bardzo, to prezent dla ciebie. To się mówi, jak coś się dostaje, co? Chyba dziękuję. No właśnie, proszę. Kto teraz jest chętny, by się przywitać ze mną? Chodź tu do mnie, podejdź. Jak tobie na imię? Marcel. Oho, Marcelu, powiedz mi proszę, czy ty wiesz, jakiego koloru jest choinka? Zielonego. Zielonego, dokładnie tak. Proszę cię bardzo, oto prezent dla ciebie. Kto teraz jest chętny? Podejdź do mnie, chłopczyku. Jak ci na imię? Jak? Mógłbyś powtórzyć? Mirek. 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 Oho. Mirku, powiedz mi, czy ty wiesz może, czym ja do was tu dzisiaj przyleciałem? Saniami. Saniami do was przyjechałem, magicznymi, potężnymi saniami, zaprzęgniętymi w renifery. Proszę cię bardzo, oto twój prezent. Jaki ciężki. Ciężki, tak. A jakbyście dzieci wiedziały, jakie są ciężkie moje sanie, niesamowicie ciężkie. Gdyby nie moje magiczne renifery, nigdy bym tu do was nie dotarł. Chodź dziewczynko do mnie, podejdź. Jak tobie na imię? Zuzia. Zuziu, widzę, że jesteś odważną dziewczynką. Powiedz mi proszę, a czym wy się zajmujecie w przedszkolu? Co wy tu w przedszkolu robicie? Rysujecie, malujecie, śpiewacie? Co dokładnie? Malujemy. Malujecie, ho, ho. Bardzo ładnie, proszę bardzo. Kto teraz jest chętny? Chodź do mnie tu podejść. Jak ci na imię, dziewczynko? Jak mogłabyś powtórzyć? Jania. Ania. Oho, ho, ho. Cóż. A słuchaj mnie tu uważnie. Czy ty może wiesz, co się robi ze śniegu? O śniegiem się można bawić, ale co? No tak. Można z niego wlepić bałwana, oczywiście. Proszę bardzo, zasłużyłaś na coś. Co teraz? Chodź tu do mnie podejść. Jak ci na imię, młodzieńcze? Marcel?
Bartek, aha, Bartku, powiedz mi proszę, czy ty wiesz, jaka jest pierwsza literka w alfabecie? A, tak, bardzo dobra odpowiedź. Proszę cię bardzo. I kto nam jeszcze został? Chodź dziewczynko. Jak masz na imię? Julka, bardzo ładne imię. Powiedz mi, Julko, słuchaj, czy ty pamiętasz, gdzie ja mieszkam? W domu, tak, mieszkam w domu, na biegunie północnym, na biegunie północnym. Proszę bardzo. I chodź, chłopczyku, do mnie. Jesteś ostatni. Podejdź, żebym ci mógł coś ci tu podać. Jak masz na imię? Antek. Antku, słuchaj mnie uważnie. Czy ty może wiesz, jakiego koloru jest... jakiego koloru jest słońce? No, taki trochę nie czerwony, nie pomarańczowy, ale... Nie, żółte. Słońce jest żółte, tak. Proszę bardzo. Ohoho, wiecie, jestem zmęczony po tej drugiej podróży, którą mam za sobą. Ale wiecie, co mi zawsze poprawia humor? Jak ktoś mi coś zaśpiewa.